Ja staram się zrozumieć, że kampania wyborcza zawiesiła wiele spraw i postulatów, które kierowane były pod pani adresem w momencie, kiedy obejmowała pani władzę. Kierowane były na przykład przez Janusza Palikota, który wsparł panią. Dotyczą one różnych kwestii światopoglądowych. Czy można mieć nadzieję, że no, do wyborów zostało 2 dni kampanii, prawda, i cztery dni do głosowania. Wrócą te sprawy, które, no, które wrócić absolutnie powinny, choćby ratyfikacja konwencji w sprawie przemocy, czy, no nie wiem, pojawi się wreszcie ustawa o in vitro. Ale proszę pamiętać, że to się już dzieje, to jest w parlamencie. Pracują komisje, w tej chwili 2 komisje, z tego co pamiętam Komisja Sprawiedliwości i Komisja Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o konwencję. I tylko dlatego no ona tak, nie jest procedowana i głosowana. Pani te głosowania w tej sprawie przed odejściem. No pani Sejmu. Redaktor, zawiesiłam to głosowanie na prośbę jednego z klubów. A no i tak będzie taka wisieć, jest zasada. Nie, to oczywiście to dotyczyło tylko i wyłącznie jednego posiedzenia Sejmu. Po moim odejściu było już kilka posiedzeń Sejmu, tak, więc tym, że no tam, nie chciałabym... Pani, w nieskończoność można się bawić w żądanie nowych ekspertyz. No tak, tylko że nie jest rolą marszałka Sejmu i na pewno czy tego, czy poprzedniego, czy jeszcze poprzedniego, aby narzucał styl pracy komisji. Regulamin Sejmu po to pokazał... Powiedzmy sobie, pani premier, albo jest wola, żeby tę sprawę załatwić polityczne, albo nie ma. A pani redaktor, ja się mogę z panią w tej sprawie zgodzić, bo ja 2 lata czekam na to, żeby posłowie uchwalili projekt ustawy, który mówi o tym, żeby mogli płacić mandaty. 2 lata, bo byłam autorem tejże ustawy i co? Utknęło w komisjach, 2 komisjach i powinnam teraz zażalenie... Jako marszałek Sejmu nie miała pani na to wpływu? Otóż nie, pisałam oczywiście do szefów tych komisji. Mogę tylko w 2 przypadkach, jako marszałek Sejmu i nie tylko ja, każdy następny, chyba, że będzie zmieniony regulamin. Może tylko w 2 przypadkach wpływać na termin i tempo prac komisji. Wtedy, kiedy projekt jest pilny, albo sprawa zawarta w projekcie uchwały dotyczy implementacji prawa Ale do prawa pani europejskiego. Ale może pani mieć wpływ na posłów PO, bo konwencję w sprawie przemocy to akurat posłowie Platformy zablokowali. Głosując za dodatkowymi ekspertyzami, między innymi były wicepremier Jacek Rostowski. No tak, ale jeśli pani redaktor popatrzy na to z drugiej strony i zobaczy, ile jednak spraw trafia, ile uchwał, ile ustaw trafia i prawa już uchwalonego trafia do Trybunału Konstytucyjnego, to jednak ta ostrożność przed szkodą jest jak najbardziej wskazana.